W województwie opolskim wykonuje się w przeliczeniu na populację najmniej badań w kierunku wykrycia koronawirusa roby COVID-19 w związku z tym zwracamy się z apelem do Ministerstwa Zdrowia z prośbą gorącą o to, aby dla województwa polskiego przeznaczać jedno z urządzeń, które zostało zakupione z, ze środków fundacji Polsat, po to, aby ta diagnostyka w województwie opolskim była sprawniejsza. Potrzeba nam to dla szybszego wykrywania przypadków. Jest wielka potrzeba. Diagnostyczna, po to, aby w przypadku odmrażania gospodarki mieć możliwość także szybszej i skuteczniejszej interwencji, jeśli chodzi o nasze szpitale. Bardzo, bardzo ważny temat, także i z perspektywy pacjentów, którzy dzisiaj obawiając się, nie wychodzą z swojego domu, pacjentów, których powinni w, przypadku, w przypadkach podejrzanych móc kierować na te badania lekarze rodzinni. Bardzo, bardzo ważne, aby dostępność do tych badań była większa, bo dzięki temu tylko jesteśmy w stanie skuteczniej zapobiec rozprzestrzenianiu się tego wirusa i izolacji pacjentów. Działamy w sposób celowany. Panie Ministrze, gorąco prosimy o uwzględnienie naszej prośby i przekazanie dla województwa polskiego takiego urządzenia do diagnostyki. W dniu dzisiejszym pismo stosownej treści kieruję do Pana Ministra w imieniu Zarządu Województwa Polskiego.